Marta Jędrzejewska, witam pięknie i zapraszam na sobotnie aktualności. Liczy się każda minuta. Pierwsza pomoc może uratować życie. Trzeba pamiętać tę sekwencję 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. O krok od tragedii. W Jarosławiu z wieżowca na chodnik spadły betonowe płyty. Myślę, że nadzór budowlany wie, co robić i zarządca tam odpowiednio przyciśnie do muru. W kościołach, muzeach i skansenach. Europejskie Dni Dziedzictwa w regionie. Przechodziliśmy obok tego obiektu i nie zastanawialiśmy się nad tym, jaki to jest skarb. Na podbój czerwonej planety. Europejskie zawody łazików marsjańskich w podrzeszowskiej Jasionce. Dziś zaczynamy od ratowania życia, czyli pierwszej pomocy. W Polsce rocznie u około 40 tysięcy osób, a na Podkarpaciu u 2 tysięcy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Nie wszyscy pamiętamy, że pierwsze 4 minuty od ataku są na wagę życia i śmierci. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób potrafiło prawidłowo wykonać masaż serca czy sztuczne oddychanie. Tymczasem, choć liczba specjalistycznych szkoleń stale rośnie, ciągle ponad połowa z nas przyznaje, że miałaby z tym problem. Warto sobie to uświadomić, bo dziś Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Beata Wolańska. Uciśnięcia klatki piersiowej i wdechy. I tak aż do przyjazdu karetki. To zasada, którą każdy powinien znać i w razie konieczności zastosować, gdy zobaczy nieprzytomnego człowieka, niezależnie od przyczyn omdlenia. A jak jest? Może i umiem, byłem na paru kursach, ale nigdy nie udzielałem. Także no nie wiem. Kurs przeszłam. Czy potrafię w sytuacji zagrożenia, to nie wiem. A gdybyś jeszcze zobaczyła człowieka leżącego na ulicy, to? Na pewno bym nie odeszła. Słabo dość, ale jeśli chodzi o to, to bym mu ogarnął, jeśli by trzeba było pomóc. Gdybyś zobaczył człowieka leżącego na ulicy, potrafiłbyś pomóc? Pewnie tak. A wiesz, jakie są zasady? Nie kojarzę, nie bardzo. Dlatego tak ważne są szkolenia. Tylko w tych prowadzonych przez ratowników rzeszowskiego pogotowia wzięło w ubiegłym roku udział ponad 1000 osób. A szkolą też między innymi PCK, Związek Strzelecki Strzelec i ośrodki szkolenia kierowców. Raz, dwa, wolniej. Za każdym razem ratownicy przypominają, że nieprzytomnej osobie trudno zaszkodzić. Można jej tylko uratować życie, bo liczy się każda minuta. Jeżeli już uznamy, że osoba wymaga udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli jest faktycznie nieprzytomna i wymaga uciśnięć klatki piersiowej, trzeba pamiętać tą sekwencję 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. Można też użyć defibrylatora. Do niedawna taki sprzęt był tylko na wyposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych i karetek. Teraz są także w większych sklepach, zakładach pracy, ale też urzędach i zawsze można z nich skorzystać w razie potrzeby. Niekiedy jest to trudne przecisnąć się przez miasto, przejechać poza miasto i dotrzeć do poszkodowanego w odpowiednim czasie. I tutaj zależy nam na to, żeby osoby postronne, które są przy pacjencie, przy poszkodowanym, mogli udzielić pomocy. Obsługa takiego urządzenia jest prosta. Zaczynamy od wyjęcia elektrod. Dwie elektrody, na których zresztą narysowany jest rysunek, w którym miejscu należy je przykleić. Potem trzeba już tylko włączyć. I spełniać polecenia tego urządzenia. Usuń ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Czyli później wystarczy słuchać. Tak, i pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. W Rzeszowie jest już kilkanaście defibrylatorów. Teraz samorząd kupił 5 kolejnych. Są całodobowo dostępne w budynkach Urzędu Miasta, między innymi w ratuszu. A od przyszłego czwartku rzeszowskie pogotowie rozpoczyna cykl darmowych szkoleń związanych z ich obsługą. Na szczęście nie było potrzeby stosowania przykazań pierwszej pomocy w praktyce w Jarosławiu. Tamtejszy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło pod jednym z wieżowców w centrum miasta. Z budynku odpadło kilkadziesiąt metrów kwadratowych betonowych płyt. To cud, że nikomu nic się nie stało, bo to wyjątkowo ruchliwe miejsce znajdujące się przy dużym zakładzie przemysłowym. Codziennie przechodzą tamtędy setki osób. Beata Bartman. To zdjęcia wykonane tuż po tym zdarzeniu. Z budynku, który jak ustaliliśmy jest własnością kilkunastu prywatnych osób, a który sąsiaduje z jarosławskim Lirem, oberwała się potężna część elewacji. Spadła z wysokości 30 metrów. Na miejsce natychmiast przyjechała policja i straż pożarna. Pozostałe fragmenty mogły stanowić zagrożenie dla osób przechodzących tam.
Policjanci zabezpieczyli ten teren i skontaktowali się z zarządcą budynku. W czasie tej interwencji mężczyzna przyjechał na miejsce, policjanci przekazali mu ten teren. I jak poinformowała nas policja, zobowiązali go do zabezpieczenia terenu i rozwiązania problemu. To cud, że w dniu tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Gdy ze znajdującej się obok fabryki wychodzą pracownicy, chodnikiem przed tym budynkiem przechodzi nawet kilkaset osób. Jeden ze współwłaścicieli obiektu, z którym udało nam się porozmawiać, przyznaje, że ta sytuacja to między innymi skutek tego, że kilkunastu właścicielom trudno się porozumieć co do ewentualnych remontów, a praca zarządcy obiektu według niego pozostawia wiele do życzenia. Nie czujecie się Państwo współwinni jako właściciele, że nie dopilnowaliście, że ktoś mógł zginąć? Nie, proszę Panią, bo ja wnioskowałem, ja zwracałem uwagę, że trzeba robić coś koło budynku. Nawet podjęliśmy uchwałę, że wspólników, że będziemy robić odgrzybianie ścian i izolację. Uchwała do dziś, rok minął, nie została wykonana. Także no, myślę, że nadzór budowlany wie, co robić i zarządca tam odpowiednio przyciśnie do muru, żeby po prostu coś się działo koło tego budynku. Jak zapewnia właściciel budynku, są zarezerwowane pieniądze na pierwsze prace. Na koncie jest chyba 120 tysięcy wolnych środków i tam w razie czego się coś jeszcze dorzuci, no myślę, że z tym nie będzie problemu. Mieliśmy tutaj firmę niemiecką, która chciała w zamian za reklamę zrobić całą elewację. To no, właściciele lokali nie wyrazili zainteresowania czymś takim, a ta firma chciała 3 litery tylko na budynku napisać. Nie było akceptacji dla takiego pomysłu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, tłumacząc się nawałem pracy, nie chciała w tej sprawie wypowiadać się przed kamerą. Twierdzi, że stwarzające zagrożenie elementy elewacji zostały usunięte, a te na niższych piętrach sprawdzone. Wybudowany po wojnie obiekt wymaga gruntownego remontu i wzmocnienia konstrukcji. W tej sprawie właściciele dostali pokontrolne zalecenia, które będą egzekwowane, zapewnia inspekcja nadzoru budowlanego. Przez najbliższe 2 weekendy będą otwarte nie tylko muzea i skanseny, ale też zabytki, których na co dzień zwiedzać nie można. 24. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny oraz najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ogólnopolska inauguracja Dni Dziedzictwa odbyła się dziś w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Jest tam Marcin Pawlak. Witaj i powiedz, czego o naszej przeszłości można się było tam dowiedzieć. Witam Państwa, witaj Marto. Trzeba powiedzieć, że Karpacka Troja, ten gród, który został odnaleziony tutaj w Trzcinicy, to tak naprawdę miejsce, które ukazuje nam aż 2 epoki z życia naszych przodków, bo najpierw znajdował się tutaj gród datowany na epokę brązu, a więc sprzed 4000 lat. Gród został zniszczony, a później na jego szczątkach, na jego śladach powstała tutaj także osada, także gród obronny z czasów średniowiecznych. Dziś podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa bardziej przeważały te czasy średniowieczne, stąd inscenizacje, które tutaj przygotowano, przypomniały nam wiele obrzędów słowiańskich, z których część elementów tak naprawdę do dziś pozostaje w naszej kulturze. I można oglądać sceny z życia dawnych Słowian. Są to narodziny, są to zaślubiny, a nawet pokazujemy walkę i zdobycie grodu, a później spalenie ciała księcia na stosie i sam pochówek. Jakoś staramy się nawiązywać do tej ciągłości historycznej, do czasów, które dzisiaj staramy się jakoś tutaj publiczności zaprezentować. No jesteśmy, jakby nie było, potomkami Słowian, którzy 1000 lat temu budowali podstawy naszej państwowości, podstawy tego kraju, w którym dzisiaj możemy żyć i funkcjonować. Ucznik został trafiony z radziecką. Wśród inscenizacji, które dziś tutaj przygotowano, oczywiście była także ta poświęcona rocznicy Chrztu Polski, ale ta najbardziej widowiskowa to oczywiście był moment, kiedy wojowie zdobywali gród na wzgórzu, Karpacką Troję. Widzowie mogli zobaczyć, jak drużyna wojów przebija się przez bramę i wchodzi do wnętrza tego grodu, bo jak wiadomo, gród w Karpackiej Troi został zdobyty. Ale w Europejskich Dniach Dziedzictwa, tych organizowanych w Polsce, tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, aby także zdawać sobie sprawę z tego, że to nie tylko same zabytki, ale także ta część duchowa i o tym mówili wszyscy ci, którzy uczestniczyli w uroczystej inauguracji tych Europejskich Dni Dziedzictwa. Dziś tutaj w Trzcinicy byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i wszyscy podkreślali, że w Polsce za
zabytki to także ludzie i historie, które je stworzyły. I o tym trzeba pamiętać. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w tym roku pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. To pierwszy weekend związany z tymi dniami, ale także kolejny weekend to także otwarte placówki, muzea i także te obiekty, które na co dzień nie są muzeami i nie są dostępne dla zwiedzających. Europejskie Dni Dziedzictwa to dziesiątki imprez kulturalnych w wielu miejscowościach regionu. W Starej Wsi odbywa się festiwal muzyczny Cantate Teo Mater Dei, w Przemyślu memoriał milczącym bohaterom poświęcony przemyskim Orlętom, a w Brzozowie można było dziś odkryć tajemnicę miejscowej kolegiaty, jednego z najcenniejszych zabytków regionu. Brzozowska kolegiata należy do pereł budownictwa sakralnego. Barokowa budowla skrywa we wnętrzu jeszcze cenniejsze zabytki. Opowiedzenie o najważniejszych z nich zajęło dziś historykowi pasjonującemu się dziejami tej świątyni ponad 2 godziny. Zwiedzający byli pod wrażeniem. Przyjeżdżamy tutaj od kilku lat. Przechodziliśmy obok tego obiektu i nie zastanawialiśmy się nad tym, jaki to jest skarb. To, co to chrześcijaństwo przyniosło w Europie, przyniosło w Polsce, jest właśnie tym dziedzictwem, tym, czym Europa wyróżnia się od innych regionów naszego świata. Znany historyk i publicysta Paweł Jasienica pisał, że brzozowska kolegiata mogłaby być ozdobą Warszawy czy Krakowa. To świadczy nie tylko o jej pięknie, ale i znaczeniu w historii Polski i Europy. Świątynia ta, mająca ponad 300 lat, budowana była z wykorzystaniem wzorców europejskich i sama to, co nowego wnosiła do Europy, to myślę, że było zasługą biskupów, którzy tutaj rezydowali, stąd wyjeżdżali, stąd jeździli do Europy, do Rzymu. Organizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Brzozowie jest Miejscowe Stowarzyszenie Ludzi Twórczych. My już od lutego przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia. Po prostu takim hasłem przewodnim w tym roku jest Gdzie duch spotyka się z przestrzenią, kościoły, zabytki. Są też spotkania, koncerty i prelekcje. W niedzielę do Dni Dziedzictwa Europejskiego dołączą m.in. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. I w Rzeszowie zostajemy. W stolicy województwa stanie pomnik Józefa Piłsudskiego. Dziś rozstrzygnięto konkurs na projekt monumentu. Społeczny Komitet Budowy zabiega o jego wystawienie od kilku lat. Specjalna komisja zdecydowała, że twórcą pomnika marszałka będzie profesor Jacek Dudek. Odlana z brązu postać marszałka na koniu ma mieć niemal 8 metrów wysokości i stanie na Placu Wolności. Na konkurs zgłoszono 4 projekty, wszystkie odpowiadające wcześniejszym ustaleniom, zgodnie z którymi pomnik ma przedstawiać marszałka na koniu na wysokim cokole. 7-osobowa komisja składająca się z artystów, historyków i szefów placówek muzealnych wszystkie dokładnie pooglądała i oceniła. Wygrał projekt krakowskiego artysty Jacka Dudka. Jak podkreślał przewodniczący komisji, jej członkowie wzięli pod uwagę 2 rzeczy. Skupienie się wszystkim na postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, jego charakterze, jego charyzmie i też adekwatności środków wyrazu plastycznego, typowego dla rzeźby, które tutaj zastosowano. Dlatego też wybór pracy tej pana profesora Dudka był jak najbardziej, uważam, właściwy i zrozumiały. Decyzja komisji to ważna chwila dla 8-letniej już historii starań o jego powstanie. Ja dzisiaj byłem zdenerwowany, czy wszystko nam się uda tak jak trzeba. To jest naprawdę milowy krok w tym momencie. Jestem przeszczęśliwy, że ta czynność komisji konkursowej zakończyła się wynikiem i wierzę w to, że Rzeszów będzie kolejnym miastem, które będzie miało okazję czcić twórcę polskiej niepodległości. Na pomnik marszałka czekają nie tylko Piłsudczycy, ale też członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec. Ma prawie 2000 członków i komendę główną właśnie w Rzeszowie. Patronem związku jest Józef Piłsudski. Dla strzelców wzór patriotyzmu i prawdziwa legenda. Trzeba pamiętać, że Józef Piłsudski kilkakrotnie był w Rzeszowie i to dokładnie wtedy, kiedy strzelec dopiero się tworzył. Przed I wojną światową nim powstały legiony w Rzeszowie i na Podkarpaciu funkcjonował Związek Strzelecki, który przygotował te przyszłe kadry legionów Józefa Piłsudskiego. Część niezbędnych pozwoleń związanych z postawieniem pomnika już jest.
Jest też wsparcie samorządu województwa i samorządu Rzeszowa. Teraz trzeba już tylko pieniędzy. Obliczyliśmy, że około 600 tysięcy na monument, który mniej więcej będzie 3-metrowy, postawiony na 3-metrowym cokole. Sam będzie miał jakieś 5-6 ton wagi, a jego wysokość będzie wynosiła 4,5 metra gdzieś mniej więcej. Więc o takich kwotach mniej więcej rozmawiamy, ale myślę, że wszystko będzie szło dobrze. Społeczna zbiórka trwa, ale teraz musi nabrać tempa, bo zgodnie z planami pomnik ma być gotowy za 2 lata. Tak, aby można go było odsłonić 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W aktualnościach teraz Łańcut. W Muzeum Zamku otwarto pierwszą w historii wystawę portretów i wizerunków księżnej Izabeli Lubomirskiej. To ona na przełomie XVIII i XIX wieku zmieniła oblicze łańcuckiej rezydencji, tworząc tu ważny ośrodek polskiej kultury. Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt dzieł sztuki wypożyczonych z wielu polskich muzeów. Grzegorz Boratyn. Izabela Lubomirska była u schyłku pierwszej Rzeczypospolitej jedną z największych osobistości XVIII wieku. Właścicielka kilkunastu miast i 365 wsi zasłużyła się dla kultury polskiej jako mecenas sztuki. Angażując najlepszych architektów epoki, zmieniła barokowy zamek w Łańcucie w klasycystyczną rezydencję. Do dziś zachowały się m.in. apartamenty tureckie, sala balowa i wielka jadalnia. Przejawem fascynacji kulturą antyku jest galeria rzeźb, w której eksponowane są do dziś rzymskie kopie greckich dzieł. Ślady jej tego wielkiego smaku, tego wielkiego pragnienia uczynienia z Łańcuta coś zupełnie nadzwyczajnego do tej pory są czytelne. Szczególnie teraz, podczas tego wielkiego remontu, jaki zamek przechodził w ostatnich 2 latach, udało nam się wiele ujawnić dawnych tych fragmentów świetności z czasów księżnej marszałkowej. Zbiór malarstwa księżnej Lubomirskiej mógł liczyć około 2000 obrazów gromadzonych od pokoleń i kupowanych przez arystokratkę. Księżna pozowała wielokrotnie wielkim malarzom przełomu XVIII i XIX wieku. Na wystawie w Łańcucie można oglądać ponad 30 portretów i wizerunków księżnej. Jeden z nich wypożyczyła Fundacja Pinińskich. Dzieła sztuki nie są po to, by być niewidziane. One są po to, by być eksponowane, widziane przez największą ilość osób. A więc gdzie, jeśli nie w Łańcucie? Księżna Izabela Lubomirska była przedstawicielką oświeconej arystokracji. Wiele podróżowała po całej Europie, przyjaźniła się z artystami, pozostawała wyrocznią w sprawach elegancji i etykiety. Ona była osobą cenioną przez artystów. Tych, których zatrudniała, była ceniona dlatego, że była dla nich partnerką. Bo to była osoba, która miała olbrzymią wiedzę, wielki zmysł estetyczny i była kreatorką. Podczas wernisażu w Łańcucie można też było wysłuchać utworów z łańcuckiej biblioteki muzycznej księżnej marszałkowej, między innymi Martiniego, Bambiniego i Krumfolca. A w podrzeszowskiej Jasionce rozpoczęły się dziś europejskie zawody łazików marsjańskich. Bierze w nich udział ponad 450 zawodników z Polski oraz 10 krajów świata. Liczy się szybkość i precyzja, bo młodzi konstruktorzy muszą m.in. kierować łazikami bez podglądu z kamer oraz pobrać próbki z powierzchni. Kto będzie najlepszy, okaże się w poniedziałek. Zawody są połączone z kongresem robotycznym, w którym bierze udział ponad 100 specjalistów z dziedziny kosmonautyki. Adam Bienias. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w podrzeszowskiej Jasionce zamieniło się dziś w powierzchnię czerwonej planety. A tak wyglądały pierwsze kroki na Marsie. Województwo podkarpackie to serce lotnictwa. Mamy tu Dolinę Lotniczą, też wiele firm, które współpracuje z kosmosem. Mamy tu oddział Polskiej Agencji Kosmicznej. Ja myślę, że to wydarzenie jest jak gdyby w sposób naturalny przypisane do Podkarpacia. Zwłaszcza, że w ubiegłym roku zawody w Stanach Zjednoczonych wygrali studenci Politechniki Rzeszowskiej. Skonstruowany przez nich łazik Legendary był najlepszy. Pokonaliśmy 63 drużyny z całego świata, więc jest to w sumie całkiem znaczące osiągnięcie. W tegorocznych zawodach startują 44 drużyny z 10 państw. Wśród nich przedstawiciele m.in. Australii, Kanady, Indii, Bangladeszu i Egiptu. Zdecydowanie chcemy wygrać te zawody. Nasza maszyna nazywa się Wiat. Potrafi poruszać się także w nocy, ale to skomplikowany robot, bo składa się z wielu części.
Jesteśmy bardzo dumni z naszego robota, a europejskie zawody łazików to dla nas ogromne wyzwanie. Liczymy, że wszystko się uda, choć to niełatwy partner. Swoje łaziki prezentowali też Polacy. To na przykład warszawski Ares. Nie zawsze on chce z nami współpracować, nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy tego chcieli, ale pracujemy nad tym, żeby wszystko jednak działało. Studenci krakowskiej AGH twierdzą, że ich robot, Feniks, już wkrótce będzie mógł zastąpić człowieka. Jest to mobilny robot, także w dość zmodyfikowanej wersji może on, załóżmy, pomagać osobom starszym w poruszaniu się po domu, czy też w poszukiwaniu odpowiednich produktów spożywczych w sklepie. Podczas tych zawodów liczy się jednak szybkość i precyzja, bo wśród zadań, które mają wykonać maszyny i ich konstruktorzy, są m.in. kierowanie łazikiem bez podglądu z kamer oraz pobranie próbki z powierzchni. Bardzo często jest tak, że łazik dobrze startuje, po chwili jest jakiś problem, gdzie się podwija kółko, zawieszenie się ugina. Taka niezawodność to nie może być maszyna obliczona na 5 metrów jazdy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, różnorodność. Oprócz zawodów były też atrakcje dla najmłodszych, specjalne doświadczenia z chemii czy fizyki oraz pokazy firm kosmicznych. Ale zawody to także okazja do spotkań naukowców, którzy poszukują odpowiedzi na wiele niełatwych pytań, na przykład kiedy polecimy w końcu na Marsa. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego finalnego, bardzo spektakularnego kroku. Europejskie zawody łazików marsjańskich oraz kongres robotyczny potrwają w Jasionce do poniedziałku. Sport w aktualnościach. Piłkarze ręczni rozpoczęli sezon ligowy. W pierwszym meczu Superligi nasz jedyny reprezentant na tym froncie, Stal Mielec, podejmowała EMTS Kwidzyń. W Krośnie w międzynarodowym turnieju o Puchar Prezydenta Miasta rywalizowali zaś siatkarze. Mirosław Pęcek. Stal zmierzyła się z czwartą ekipą poprzedniego sezonu i w pierwszej połowie to było trzymające w napięciu widowisko. Mielczanie dzielnie walczyli z wyżej notowanym rywalem. Po 30 minutach gry był remis po 12. W drugiej odsłonie miejscowi zaczęli seryjnie popełniać błędy, a rywale wykorzystywali je z zimną krwią. MMTS wygrał w Mielcu ze Stalą 28-22. Nerwowo zaczęliśmy ten mecz, jakoś z tego wybrnęliśmy i nawet udało nam się wyjść w pierwszej połowie na bodajże dwie bramki przewagi. Także ta pierwsza połowa nie wyglądała źle w naszym wykonaniu, ale niestety początek drugiej połowy źle zaczęliśmy. Przede wszystkim zespół z Kwidzyna skontrował nas parę razy i zdobył łatwe bramki. Międzynarodowy turniej siatkówki o Puchar Prezydenta Krosna dla Skry Bełchatów. W ostatnim meczu imprezy Bełchatowian pokonała Sekoresowia. Rzeszowianie zwyciężyli 3-1, przegrywając pierwszego seta do 17. W kolejnych podopieczni trenera Andrzeja Kowala byli wyraźnie lepsi. Wygrane do 21 w drugim secie, w trzeciej partii do 16 i w decydującym czwartym do 21 dały resowiakom zwycięstwo. Ta gra jeszcze wiele do życzenia, że tak powiem, zostawia, ale my w tym składzie spotkaliśmy się tak naprawdę 3 dni temu. Pomimo tej wygranej, rzeszowianie uplasowali się na trzecim miejscu w turnieju. Zawody lepszym bilansem setów wygrała Skra przed ekipą All-Star Czechy. Szerzej o turnieju w Krośnie zaraz po aktualnościach. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.